No niestety bez mięsa. No ale trudno. Powiem wam więcej, myślę, że tutaj mi się nie naje chłop, no. Najgorzej tylko jak nie będzie mięsa przez cały wieczór. Wiesz co, tylko teraz jest trochę mały problem z daniem głównym, no, nie? No pomidorki, a co nie ma? Jest, tylko jest niemięsne. No, na dłuższą metę nie ma to przyszłości, no ale dzisiaj przeżyję. No dobrze, no. Spróbujmy. I jak jest? Śmieszna ta papka. Nie było mi przykro, jak powiedział, że to jest śmieszna papka, bo wiedziałam, że to jest papka. Nawet czułam, że jest całkiem śmieszna. Uczysz ludzi gotować? Jeżeli się da. A mnie by się dało? Tak, jest tutaj. Podłoże ku temu. Nie, wiesz, tak naprawdę, wegan i wegetarian szanuję. A ja nie jestem wegetarianką ani weganką. A, myślałem, że skoro tak gotujesz, to... Nie, stwierdziłam, że jak przyjdzie mężczyzna, który nie je mięsa, no to nie zje mi mięsa, tak? A mężczyzna, który je mięso, zje też soczewicę. Tak naprawdę finalnie odnotowałem to na jej plus, bo to było sprytne. Ale mam mięso. Chyba znajdę, co w ogóle masz w lodówce z ciekawości czystej. Dobra, to ja skoczę do łazienki. Spoko. Myślę, że można było coś na szybko zrobić, no to... bo jest kasza gryczana, jest boczek. I jak, udało ci się coś znaleźć w mojej lodówce? Sensownego? Tak, na przykład to. Podżeram czekoladę. Brakuje na brownie, ale murzynek, tak? Brownią murzynek, coś takiego. Coś byśmy z tego na pewno wykombinowali, ale ja dzisiaj oddaję tobie kuchnię, bo ty mnie zaprosiłaś. Nie dasz się przekonać do prawdy? To może zrobimy inaczej, to ja będę gotować, a ty mnie będziesz szkolić. Pogadasz? A co? No dobra. O, przerobimy twoją wersję sałatki. Tak? Tak, mów, co mam robić. Potrzebujesz mikser i do tego wbijesz żółtka. Dobra, sól. Tym razem posolimy coś. Spróbuj. Kwaśny, ale warzywa są słodkie. No czym? Patrz, i teraz pięknie okrasimy sałatkę boczkę. Pięknie, ale w ogóle jaki ruch ręką, no jaki... Teraz w Gliwicach jakąś restaurację będę 9-10 naprawił. No, nie naprawiał, tylko inspirował. Bardzo dobra kuchnia tam jest, ale panie, które tam pracują, powiedział, że chciał, żeby przyjechał Jakubiak na 2 dni i je inspirował. Więc jadę. Nazwisko jest takie, które gdzieś tam mi się obiło o uszy, ale no sorry, nie wiem, no. Polski żeglarz, olimpijczyk, syn. Łódź. A to dlaczego on nic nie powiedział o tym żeglarstwie? Pyk, pyk i proszę. To jeszcze raz smacznego. Smacznego. Teraz bardziej po ludzku. Można powiedzieć tak naprawdę, to danie jest tak naprawdę dekonstrukcją karbonary. Ta karbonara była super, warzywna. Bardzo mi smakowała, pycha była.